Cześć, witajcie w nowym nagraniu. W dzisiejszym filmie zajmiemy się nawożeniem mojego trawnika, który ma około 2 miesiące. Pogadamy troszeczkę o kosiarce i poopowiadam o automatycznym systemie nawadniania trawnika. Dobra, zacznijmy od nawozu. Kupiłem nawóz, jest to z firmy Florovit. Pierwszy lepszy, jaki wybrałem, jest to nawóz jesienny. Zdecydowałem się wysypać troszeczkę na mój trawnik z tego względu, że idzie zima, trawnik jest młody, chciałbym, żeby się lepiej zakorzenił, chciałbym, żeby ta darń była większa, żeby trawa miała łatwiej wystartować na wiosnę, żeby po prostu był ładniejszy. Znam osoby, które trawnik nawoziły tylko raz, dlatego że po nawożeniu ta trawa bardzo szybko rośnie i one nie nadążały z koszeniem. Ja mam ten problem z głowy, bo mam kosiarkę automatyczną, więc mogę sobie nawozić, może ta trawa rosnąć i będę zadowolony. Także ja się zdecydowałem na nawóz. Do mnie pójdzie około 8 kg na cały trawnik, dlatego że mam 250 m2 i z tego co wyliczałem 8 kg wystarczy. Więc ten cały worek, on kosztował 150-160 zł, wystarczy mi na 3 razy, czyli będę miał go jeszcze na wiosnę i na może późne lato albo na jesień przyszłego roku. Ogólnie jest końcówka września i troszeczkę późno na taki nawóz jesienny, z tym że moja trawa jest młoda i nie chciałem jej wcześniej, że tak powiem, nawozić. Nie zrobiłem tego, zrobię to teraz. Dobra, zaczniemy tutaj działać, ale na razie podziękujemy temu panu. Wczoraj specjalnie kosiłem, żebym dzisiaj mógł nawozić i podlewać trawę. Dobra, wstrzymane, do domu go wysyłamy, do następnej komendy, a później zmienię harmonogram. Ogólnie koszę co 2 dni. Przynajmniej tak na razie ustawiłem, to znaczy 4 razy w tygodniu, bo poniedziałek, środa, piątek i sobota. I słuchajcie, nie wiedziałem, ale ta kosiarka maksymalnie może kosić przez 10 godzin w ciągu dnia. Czyli jeżeli czas koszenia, ładowania trwa 10 godzin, to ona już więcej nie wyjedzie. Nie wiem, ma jakąś blokadę, dajcie znać o co chodzi. U mnie to spokojnie wystarczy, dlatego że tak jak wspomniałem, 250 metrów trawnika, ona tutaj 3 koszenia i praktycznie wszystko obkoszone. Czwarte to takie dokaszanie takich nieskończonych rzeczy. No ale nie wiedziałem, że coś takiego jest, bo gdyby mogła kosić dłużej, na przykład gdyby mogła kosić 24 godziny na dobę, no to ona by spokojnie tą całą działkę mogła obkosić bez żadnego problemu. Także dajcie znać w komentarzu, jeżeli wiecie, dlaczego te kosiarki właśnie tak są poustawiane. Dobra, przejdźmy do nawozu. I tu jest jeszcze napisane w nawozie, że większa odporność na przemarzanie. No to też dla mojego trawnika będzie ok. Dobra, mamy nawóz. Teraz tak, nie będę tego robił ręcznie, tylko kupiłem taki siewnik do nawozu. Dałem za niego 78 zł. Tutaj mamy stopnie regulacji od 1 do 5. Kręcimy na korbkę i chyba maksymalnie 3 kg się mieści do tego zbiornika. Odważę 8 kg i wysypię na mój trawnik. Może to troszeczkę za duża dawka będzie, większa dawka, ale to nie szkodzi. 8 kg odważę i będziemy rozsypywać. A w międzyczasie kosiarka znalazła przewód doprowadzający i jedzie do bazy. Do ważenia zwykła waga, bo kuchenna niestety jest zbyt mała. 0,0. Dobra, obcinam worek i ważymy. Nie, słuchajcie, tu nawet nie trzeba rozcinać, bo tutaj jest taki rękaw specjalny i nim można sypać. Wsypuję nawóz do siewnika. Ogólnie tak, z tego co widziałem, to najlepiej najpierw zacząć kręcić korbką, a dopiero później zwalniać tutaj spust w trakcie gdy chodzimy po naszym trawniku i chodzi się w tę stronę, a później na przykład w tę stronę. Dobra, ja zaczynam od tego większego miejsca, bo trudno mi tak będzie ogólnie to podzielić. Ciężko w ogóle będzie mi równomiernie rozsiać ten nawóz, no ale spróbuję. Dobra, ja mam ostatni już pojemnik, mieści się w nich około 3 kg. No i tak mi wychodzi, właśnie jak miałem podzielone na 8, to 3 takie pojemniki mi wystarczyły. No i słuchajcie, tutaj mam taki fajny uchwyt, że wkładam dłoń i to mi nie przeważa wtedy ręki, tak? No i zaczynam od tego, że najpierw kręcę, a później zwalniam spust. I tutaj mam ustawione na 4. Na 4 z 5 w skali. No i dobra, zaczynamy, lecimy. Kręcę, zwalniam blokadę. I kręci się. Rozrzut jest na około
3 metry chyba, czyli dość sporo. O, zobaczcie. Zwalniam spust i dalej kręcę i w drugą stronę. Fajnie idzie. Tutaj to ja nie chcę, żeby mi rosło, dlatego uważam, gdzie sypię. No i jeszcze w poprzek. Dobra, nie chcę tam dawać za dużo, żeby mi trawy nie wypaliło, bo za dużo też nie wolno dawać. No dobra, co mam z tym zrobić? Jeszcze tutaj na środek może rozsypię, gdzie jest trawa najsłabsza. Albo przejdę po całości po prostu, tak szybko w miarę, żeby to rozrzedzić. Trzeba przyznać, że sprzęt się spisał. Widziałem takie na baterie za 150 czy za 200 zł, no ale po co mi 3 razy w roku czy 2 razy w roku używać i kupować sprzęt na baterie. Taki wystarczy, 78 zł, jest elegancki. Nawożenie z głowy, teraz chwila o kosiarce. Ja już w kilku miejscach musiałem tutaj ziemię podnosić, tak jak widzieliście, gdy montowałem kosiarkę, w tym miejscu troszeczkę ziemię podniosłem, żeby ona dokaszała, i w tamtym miejscu też ziemię podniosłem, czyli tak naprawdę no patrzę, gdzie nie dokasza i gdzie muszę podnieść ziemię, żeby kosiarka mogła wjeżdżać. O, w tym miejscu musiałem podnieść, bo mi tutaj mocno nie dokaszała i ogólnie tu był taki uskok około 2 cm i podnosiła któryś z tych kamieni po prostu. O tak o, najeżdżała, podnosiła kołem kamień i spadała. I w tym miejscu tak samo. I dlatego tutaj podsypałem ziemią. Ona oczywiście jeszcze, ta ziemia opadnie i myślę, że w przyszłym roku będzie już ok. No i tak szukam właśnie miejsc, gdzie ona nie dokasza. Tutaj na przykład w rogu. I będę próbował albo kabel troszeczkę przesuwać, albo coś innego robić. Można w systemie tam zmienić, że ona dalej będzie wyjeżdżać za przewód, ale to będę robił dopiero, gdy będę miał tutaj wszystko obsadzone i gdy będzie równo już ziemia tutaj, to wtedy kosiarce pozwolę wyjeżdżać dalej, bo to nie będzie dla mnie wtedy żadna różnica ani żaden problem. Dobra, skoro mamy nawożenie z głowy, to teraz po każdym nawożeniu należy trawę zlać wodą. Ja wiem, że to nie jest odpowiednia pora na podlewanie trawnika, ale na potrzeby tego filmu zrobimy to teraz. Jest godzina 9 rano, więc słońce jeszcze nie jest takie mocno palące i w ogóle nie będzie, myślę, dzisiaj tak. To jest już jesienne słońce i nie jest ono takie mocne, więc myślę, że to nie przeszkodzi tej trawie. Słuchajcie, ja już sterownik, który był w tamtym miejscu, nie wiem, czy pamiętacie, był z boku nam tego tarasu, przeniosłem do środka i wczoraj to robiłem i pokażę wam za chwilę, jak to robiłem, bo było z tym sporo problemów, sporo awarii. Uważam, że tutaj będzie super miejsce, mimo że on jest tak naprawdę wodoszczelny i mógłbym go zamontować po prostu na podwórku, no ale ja jednak w elewacji nie będę rył, a tutaj mogę sobie go na tej ścianie powiesić i nic mu nie będzie, nie będzie mi tu przeszkadzał, tym bardziej, że tutaj też jest stropian za tą ścianą 10 cm, więc sterownik zmieści się w tym miejscu bez problemu w ścianę. Do dzieła. Tutaj wisi już przewód, który muszę przepuścić tam do garażu, czyli z tamtej strony gdzieś, no ale najlepiej by było go od razu przymocować tutaj w tym miejscu, żeby już nie wisiał mi tak. Dobra, wiercę więc otwory, myślę, raz, dwa, trzy, cztery i tam z 5 i będzie ok i wystarczy. Dobra, mimo to lecę dalej, światło włączyłem, po prostu bezpiecznik też od światła się wyłączył, ale prądu nie ma, tylko w tym pomieszczeniu, ale lecę dalej, wywierciłem dziury, jedna, druga i teraz idę wymierzyć z tamtej strony, gdzie tutaj będzie otwór. Wymierzyłem, wychodzi mi, że tutaj muszę wiercić, więc wiercę. Dobra, sprawdźmy, gdzie przeszliśmy. No i tutaj przyszliśmy i jednak jest jakiś przewód, ale na szczęście ominięty. No i czeka mnie po prostu znowu łacenie tego w tym miejscu i w tamtym miejscu. Niestety. Zobaczcie, na całe szczęście naruszona jest tylko izolacja, a przewód jest cały, więc tylko taśmą izolacyjną zakleję, a później otynkuję. Dobra, przewody podłączone, sprawdźmy, czy działają. Sterownik się odpalił, sekcja pierwsza. Czyli nie działa. Sekcja druga.
Sekcja druga działa. No i zobaczcie, musiałem tutaj wykopać i faktycznie jedna złączka była luźna i mam tutaj drugą świeżą, złączę te dwa przewody i powinno już działać. Oczywiście najpierw sprawdzę, później zaizoluję i zakopię. Dobra, teraz już powinno być dobrze podłączone, sprawdzę najpierw i dopiero to będę izolował. Dobra, działają, a było to spowodowane tym, że po prostu niebieski nie był dociśnięty, a nie czerwony, ani biały. Po prostu niebieski nie był dociśnięty i przez to straciłem, powiem Wam, chyba z półtora godziny. No ale dobra, jest zrobione, lecimy dalej. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, czyli mam tutaj już wstawioną skrzynkę. O, jest wstawiona skrzynka, są przewody puszczone i jest tutaj dana pianka. To oczywiście gładzią polecę i później farbą i tak dalej. Nie będzie z tym dużo problemów. No ale przyznacie, że trzeba mieć niezłego pecha, żeby trafić dwa razy na kabel na całej ścianie, gdzie jest tyle miejsca wolnego i dwa razy trafić na kabel, no to trzeba mieć pecha. Dobra, ja wody w zbiorniku mam, bo niedawno padało. Ustawię sobie pierwszą sekcję na jakieś, może zaszalejmy, 20 minut podlewania, bo tak jak wspomniałem, po nawożeniu trzeba obficie oblać ten trawnik wodą, żeby ten nawóz się rozpuścił. No i ruszają sekcje, zobaczcie. To jest pierwsza sekcja, połowa trawnika, a tu będzie zaraz druga połowa trawnika. I one się tak kręcą, od lewej do prawej. Oczywiście na razie nabija jeszcze troszeczkę ciśnienia, ale już wszystkie się fajnie kręcą. Zobaczcie. Tutaj tak samo się kręci. I tutaj tak samo. I teraz tak, pewnie zastanawiacie się, czy takie zraszacze mają sens, bo ja sam do końca nie byłem, początkowo nie byłem przekonany do tych zraszaczy, czy warto jest zainwestować 2-3 tysiące w system automatycznego nawodnienia, w sterownik i tak dalej, bo początkowo miało być bez sterownika, ale finalnie zdecydowałem się na sterownik. Po jakieś półtora, dwóch miesiącach stwierdzam, że to był bardzo dobra, że to była bardzo dobra decyzja, że zainstalowałem te zraszacze. Było kilka dni takich suchych w zeszłym tygodniu, trawa zaczynała żółknąć, no i szkoda jej, tak? Bo chce się mieć jednak przed domem trawnik. Mój jest akurat nieduży, więc koszt podlania i tak dalej nie jest wielki i samej instalacji tak samo. I fajnie jest móc podejść, nacisnąć i włączyć te zraszacze. Bo w innym wypadku, gdybym musiał stać na przykład przez godzinę i podlewać ten trawnik, no nie zrobiłbym tego, bo by mi się nie chciało. Może raz bym to zrobił, a za drugim razem już bym powiedział, a dobra, niech sobie będzie ten trawnik, niech sobie rośnie, a tak naprawdę gdybyśmy mieli te zraszacze, to byśmy podeszli i włączyli i podlali, bo po prostu ludzie, którzy mówią, że o, im nie zależy na fajnym trawniku, najprawdopodobniej nie chce im się podlewać i chodzić, dbać o niego, kosić i tak dalej. No a ja mam właśnie to wszystko zautomatyzowane w tym momencie i jestem naprawdę zadowolony, więc lepiej taką decyzję podjąć w trakcie budowy domu, w trakcie ogrodu, gdy robimy cały ogród, niż później na przykład, gdy mamy trawnik i później co? Wsadzicie te zraszacze? Nie wsadzicie. Wsadzicie za mało zraszaczy? Też źle, bo będziecie musieli dolewać ich w niektórych miejscach na przykład ręcznie i to też nie wszyscy będą chcieli robić. Także polecam takie rozwiązanie. Ja wiem, że po wybudowaniu domu często nasze fundusze są już na wyczerpaniu, ale jakby się tak zastanowimy, to później drugi raz tego na pewno nie zdecydujemy się zrobić, więc ja się zdecydowałem, jestem zadowolony i naprawdę polecam te rozwiązanie. Jeżeli chodzi o sterownik, tak samo. Nie miałem tego sterownika przez 3 tygodnie, bo nie chciało mi się go przenosić w tamto miejsce i musiałem chodzić, włączać sekcję po sekcji, mierzyć czas, na przykład 15 minut podlewania jedna sekcja, 15 minut podlewania druga sekcja. I to już później naprawdę się po kilku dniach znudziło i nie chodziłem podlewać. A teraz już przeniosłem sterownik, włączam i samo się podlewa i cieszę się właśnie z tego, że to jest, nie muszę się tym martwić. Także polecam, naprawdę polecam, to nie jest żadna reklama, nikt mi za to nie zapłacił. Polecam, zróbcie coś takiego, to fajna sprawa. I jeszcze słowo o nawożeniu. Mariusz, mój ogrodnik, powiedział mi, że jeżeli mamy trawę z koniczyną, a u mnie takowa jest, u mnie jest z mikrokoniczyną, to ta koniczyna też azotuje ten cały trawnik, to cały darń i wtedy nie musimy nawozić trawnika. Ja się go muszę dopytać, jak to wygląda tak naprawdę ilościowo, czy na pewno nie musimy tego nigdy nawozić i na pewno dam Wam znać w jakimś vlogu. Także jeżeli chcecie mieć
półautomatyczne nawożenie trawnika, no to wystarczy wybrać trawę z mikrokoniczyną. Skończyło, a teraz druga sekcja. Też damy na 20 minut. Słuchajcie, to są małe sekcje i tych zarzaczy jest tam sporo, dlatego 20 minut intensywnego podlewania moim zdaniem wystarczy. No i dobra, trawa nawieziona, trawa podlana. Pogadaliśmy chwilę o kosiarce, pogadaliśmy chwilę o zraszaczach i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film się podobał. Był krótki, ale treściwy. Jeżeli masz jakieś pytania, pisz w komentarzu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!